no, mimo tej wojny na Ukrainie, PiS nie odpuszcza i dalej szczują, plują na Tuska. Tutaj postanowiłem przyłączyć się do PiSu i pokazać wam kilka nieznanych fotografii, faktów z życia Tuska, gdzie oczywiście współpracował ściśle z Putinem. Ale najpierw chciałbym zacząć od krótkiego filmiku. Jest to filmik, gdzie jest Donald Tusk. To jest minister Donald Tusk oczywiście. To jest z dnia 22.09.2021 roku. Do spotkania doszło, i tu cytuję, w wyniku zrozumienia obydwu stron, informował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. I proponuję, żeby pokazało to też oczywiście no, niezawodne TVP. W roli Tuska wystąpił minister Rau. No zresztą wyśmienity minister. Zresztą zobaczcie ten filmik. I tu od razu mówię, że to jest oczywiście prześmiewcze, ale pokażę wam tą obudę, hipokryzję, zakłamanie PiSu. No oczywiście, tak jak mówiłem, wszystko jest winą Tuska. Przez Tuska, że Tusk się tam lansuje z ruskimi, kumpluje się z ruskimi. Już słyszałem od tego szmatławca bodajże do rzeczy, że Tusk zlecił Putinowi zabójstwo Kaczyńskiego, ale po kolei. Najpierw właśnie filmik ze spotkania Tuska z ministrem Ławrowem. Mr. Minister, good evening. Good evening. Welcome. Very nice to be here. Thank you. So. No, musicie przyznać, że tutaj Tusk jak malowany z Ławrowem, no i jak tu jedna internautka napisała, i myślę, że trafnie, że każda kobieta marzy o tym, żeby mężczyźni patrzyli na nią, jak na Ławrowa. No, przypatrzcie się temu zdjęciu i zobaczcie, z jakim, nie wiem, zachwytem patrzy na tego pana rosyjskiego. Okej, okay, to lecimy dalej. Tu jak widzicie na fotografii sam Donald Tusk, przebrany oczywiście za Lecha Kaczyńskiego, serdecznie przyjmował Ławrowa w Warszawie. Tusk w przebraniu oczywiście Kaczyńskiego oczywiście marzył o wizycie w czasie Parady Zwycięstwa w Moskwie. Nawet zapraszał tutaj samego Kwaśniewskiego. Tutaj co prawda, tak całkiem odpowiadającego zdjęcia nie znalazłem, ale załóżmy, że to zdjęcie będzie do komentarza trafne. Tutaj PO, oczywiście podszywając się pod PiS przez 7 lat swoich rządów, oficjalnie popierał Putina tak naprawdę. Żądał od Ukrainy realizacji postanowień mińskich. De facto oddania dwóch republik Putinowi. Dziś, zaraz żebym się nie pogubił, bo PO podszywające się pod PiS, wiecie o co chodzi, dziś te porozumienia mińskie nazywa zdradą Ukrainy, ale wcześniej żądali od Ukrainy realizacji postanowień mińskich. Taki szczególik mały. Na tym zdjęciu z kolei sam oczywiście Tusk w przebraniu Kaczyńskiego
serdecznie przyjmował Łagrowa w Warszawie. Mówił o konieczności rozszerzania współpracy z Rosją Putina. No, widzicie, jaki ten Tusk wredny, normalnie zdrajca. Tutaj, moi drodzy, z kolei to jest zdjęcie Tuska przebranego za Czaputowicza z PiSu z 2019 roku. I tutaj Tusk w przebraniu Czaputowicza podkreślił potrzebę pełnego wdrożenia porozumień mińskich. I tak jak wspomniałem wcześniej, dziś PiS nazywa, znaczy Tusk nazywa porozumienia mińskie zdradą Ukrainy. No nie nadąży się za tym Tuskiem. No tutaj jeszcze raz Tusk przebrany za Kaczyńskiego serdecznie przyjmował Łagrowa. Tak jak wspomniałem, Kaczyński chciał większej współpracy pomiędzy Polską a Rosją. Wtedy to też złej umowy na dostawy gazu nie miał czasu przeczytać minister Jasiński. No, minister Jasiński, ten, który tą trefną umowę podpisał, to oczywiście też był Tusk przebrany za tego komucha Jasińskiego. PiSowcy teraz ostatnio bardzo często mówią, że każdy, kto się spotkał z Putinem lub Łagrowem, jest zdrajcą. I tutaj, jak widzicie, znowu Donald Tusk, oczywiście przebrany za Lecha Kaczyńskiego, z Łagrowem. No i taki Kaczyński i jego wyborcy zrobili z Lecha Kaczyńskiego notabene zdrajcę. No chyba, że tak jak mówię, to był przebrany Tusk za Lecha Kaczyńskiego i to Tusk jest zdrajcą, bo Lech Kaczyński oczywiście z tym nie miał nic wspólnego. Tu jeszcze raz Tusk przebrany za ministra Czaputowicza. I tutaj też chciałbym wam powiedzieć, że na międzynarodowym forum Tusk przebrany za Czaputowicza był po stronie Putina. Żądał od Ukrainy, jak wspomniałem, realizacji postanowień mińskich, co notabene było zachętą do wojny. Minister Tusk, przebrany za ministra Czaputowicza, podkreślił, że potrzebę pełnego wdrożenia porozumień mińskich. I tak jak wspomniałem i będę przypominał, no dziś oczywiście PiS nazywa porozumienia mińskie zdradą Ukrainy. No ale to chyba normalne, bo skoro to się Tusk przebrał za pisowskiego ministra. Tutaj też oczywiście widzicie, macie okazję widzieć, no, nieznane zdjęcie Tuska z Łagrowem. Oczywiście Tusk jest tak bezczelny, że przebrał się za naszego nadprezesa, chcąc go oczernić. Tutaj na tym zdjęciu widzicie Tuska przebranego za panią minister PiS Fotygę, która była ministrem w poprzednich rządach PiSu. Jak powiedział wtedy Tusk, przebrany za Fotygę oczywiście, jestem otwarta dla Łagrowa w gazociąg przez Bałtyk. Nord Stream nie będziemy się włączać. Polska jest ważnym partnerem Rosji w odbiorze surowców energetycznych i jest zainteresowana szerokim spektrum strategii energetycznej Federacji. To przełomowe spotkanie. Moją rolą jest zorganizowanie wspólnego spotkania Władimir Putin, Lech Kaczyński, Donald Tusk oczywiście. No, o tym oczywiście też PiS jakoś zapomniał, ale to wszystko przez to, że to Tusk się przebrał za Fotygę i to nie Fotyga, tylko Tusk mówił. I teraz tak, tutaj już nie przebrany Tusk, ale Morawiecki. Tym razem bez Le Pen i Salviniego, Orbana, u ciepłego człowieka, no najbliższego przyjaciela Putina. Zapraszał na zjazd w Warszawie. Rząd Morawieckiego oficjalnie popierał Putina i żądał realizacji postanowień mińskich. O tym trzeba bębnić na okrągło. Ale oczywiście zdaniem jednego z najinteligentniejszych ludzi w PiSie, czyli Jasia Kowalskiego,
Był to oczywiście Donald Tusk. No i chyba tutaj też nikt nie będzie miał absolutnie żadnych wątpliwości, że ten za Putinem szeroko uśmiechający się jegomość to z całą pewnością jest Donald Tusk. To po prostu musi być Donald Tusk, bo no nie ma innej możliwości. No tutaj mamy jeszcze jedno zdjęcie, oczywiście Tuska z Łagrowem. No i tak na koniec, może jeszcze jedno zdjęcie tak w przybliżeniu, żebyście rozpoznali oczywiście Tuska z Łagrowem, a nie, nie daj Boże, kogoś z PiSu. No tutaj jak widzicie, Tusk wyjątkowo perfidnie przebrał się za kobietę i pozuje do zdjęcia z Łagrowem. No, powiem wam, zdrajca interesów jak nic. No, tak jak widzicie, Tusk jest bardzo wyrachowany, perfidny. Przebiera się za znanych polityków PiSu, żeby tylko ich oczywiście oczernić. Także jak widzicie, Tusk działa na szkodę Polski cały czas, nieprzerwalnie. Przebiera się za różnych pisowskich polityków, żeby tylko ich oczernić. Więc trzeba uważać na tego strasznego Tuska, bo gdyby nie PiS, to Polska by była w ruinie. A tak żyjemy w kraju mlekiem i miodem płynącym. Bo jak wszyscy doskonale wiemy, politycy PiS to chodząca prawda i tylko prawda. Jak oni coś powiedzą, to się tego trzymają od początku do samego końca i oczywiście zdania nie zmieniają, co już się pewnie nie raz o tym przekonaliśmy. I oczywiście zapamiętajcie przesłanie doktora Jakiego: słowa, nie czyny. A czemu o tym mówię? No bo doktor Jaki swoją piękną myśl też przedstawił publicznie na konferencji. Zresztą posłuchajcie. I chcielibyśmy zakończyć, myślę, że podsumować tę konferencję tym apelem, że Ukraina potrzebuje dzisiaj pomocy, ale potrzebuje prawdziwej pomocy w słowach, a nie w czynach. No i tutaj chyba posłucham doktora Jakiego i zakończę na dzisiaj tą konferencję. Tak widzieliście, obnażyłem tą podłość, przebiegłość Tuska. Słowa, a nie czyny. Także na dzisiaj tyle. Dzięki. Oczywiście piszcie, co wy o tym myślicie. A ja wam już dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Dzień dobry. Może najpierw kilka słów wyjaśnienia. Rząd planuje, by w Polsce rządzili dobrzy ludzie. Co się jaja ze mnie robisz? Powiedzieć można wszystko. Nie może być. Ja przypomnę, jaki był wtedy stosunek. I w nocy do mnie zadzwonił i mówił. Jaki był stosunek. Jego nie można puszczać między ludzi. Przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. To się? Przypuszczam, jestem pewien. Jesteście przestępcami. Nie zdzierżę, jestem złodziej! I o tym rozmawiajmy. Kurwa jego macie. No możecie sobie wrzeszczyć. Kim ty w ogóle kurwa jest? Ja przypomnę, jestem niewysokiego wzrostu. Chciałem tutaj do ciebie pogratulować. Nic pomóc nie mogę. To jest naprawdę niezwykle istotne. Teraz, teraz! Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Słuchajcie, to jest petarda, jeżeli chodzi o Wiochę, naprawdę. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Czy podobno się za studia wziąłeś? My nie jesteśmy po imieniu. Wie pan, no, ja mogę przyjąć zgłoszenie, tylko że to będzie mała szkodliwość społeczna, czy... Powtarzam, nie jesteśmy po imieniu. Pan Jarosław... Gratuluję. Ja przypomnę... Co tu się dzieje? Zmiany, zmiany, zmiany. Długo się z tego nie wygrzebiemy. I odpowiecie za to. Cud, nie, to petarda! O panie, ale świetny żart! Uho, ojo, jo! Wewnętrznie potargało mi elita. Dziękuję.